Dziś opowiem Wam o albumie już trochę zapomnianym, jednak w latach 90. wałkowałem go dość często. Ostatnio sobie go odpaliłem i słuchało mi się bardzo przyjemnie. Może nie z takim samym zachwytem jak kiedyś, ale jednak. A płytą tą jest Lake of Tears Headstones. Lake of Tears powstają w Boras w Szwecji w 1992 roku. W 1993 nagrywają pierwsze demo, o którym zwracają uwagę Black Mark Production i podpisują z nimi umowę. W 1994 wydają debiut Greater Art, zaś w 1995 płytę Headstones, która jest trochę osadzona w klimatach Cemetery, jednak chłopaki się znali, więc nie ma się czemu dziwić. I na temat tej płyty chciałbym Wam powiedzieć parę słów. Płyta jest utrzymana w klimatach gothic doom metalowych, z dużą ilością klawiszy i ciekawych riffów gitarowych, które tworzą album wręcz przebojowym. W tamtym czasie zachwycił on fanów oraz krytykę. Na albumie zdecydowanie wyczuwalny jest klimat melancholii, jesieni oraz zimnego, deszczowego poranka. W stosunku do pierwszego wydawnictwa zespół wyzbył się defowych zagrywek, łagodząc brzmienie oraz wokale, a stawiając bardziej na atmosferę i klimat. Utwory są tak skomponowane, że mimowoli je nucimy, szczególnie refreny. Są one melodyjne, śpiewne, w jak najlepszym rockowym wydaniu. Na płycie sporo jest tej deszczowej nostalgii, jednak jest ona podana w sposób zdecydowanie mniej depresyjny niż robili to My Dying Bride czy Tiamat. Występują również sabatowe zagrywki, które w połączeniu z pięknem melodii tworzą bardzo ciekawe utwory. Kawałki nie są jakieś skomplikowane, lecz w tej prostocie właśnie tkwi magia tej płyty. Są one zagrane w sposób ciekawy, nastrojowy i przystępny. Czasem pojawi się wokal jakiejś kobitki, czasem jakiś klawisz. Powiedziałbym, że na albumie tkwi taka atmosferyczna energia. Wokale głównie są śpiewne, ale ze sporą dawką szorstkości, która nie rozmydla muzyki i bardzo pasują do niej. Teksty eksplorują terytoria smutku, marzeń, jesiennych obrazów. Zaś tempa są średnio wolne, które kreują tę całą atmosferę wokół płyty. Może nie jest to muzyka super odkrywcza, może pozostała gdzieś w połowie lat 90. Jednak wydaje mi się, że czas spędzony przy tych dźwiękach nie jest czasem straconym. Pozwala nam się zatrzymać i wyciszyć. A jak wiemy, w naszej rzeczywistości jest to nam dosyć potrzebne. To co, posłuchajmy teraz fragmentów tego albumu. Na początek Ravenland, kawałek z bujającymi gitarami oraz refrenem, który cały czas będzie nam się obijał gdzieś pod czaszką. Zabierz mnie tam, gdzie słodka woda płynie, zabierz mnie tam, gdzie wiosenne dmą wiatry. To fragment jakże romantycznego utworu, który jest niepozbawiony sporej dawki przebojowości. Utwór tytułowy zaczyna się biciem dzwona w oddali oraz gitarą akustyczną. Ten motyw dzwona w oddali to chyba już skądś znamy. Tekst opowiada o duchach, które stoją wokół nagrobków i szepczą nasze imiona. Burn Fire Burn to najostrzejszy kawałek na płycie z kopem i zadziornością. Tekst zaś kojarzy się z tymi bitewnymi kawałkami Batorego, gdzie ogień trawi wszystko. Patrząc na inspirację, nie ma czemu się dziwić, skoro zespół pochodzi z tej samej wytwórni. Rain, fire, rain in flames. We bring the fire where we turn. Szybki rzut okiem na okładkę i wkładkę. Pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie ten cover. Do tego stopnia, że sobie go przerysowywałem. Widnieje na nim stary grób z posągiem, postaci do końca nie wiem, której z 72 płci, porośnięty bluszczem, a wkoło małe płyty nagrobne i świetnie oddana zawartość albumu. Po prawej na górze logotyp jeziora łez, a na dole pośrodku tytuł. Tło wkładki jest utrzymane w takiej tonacji grafitowej, a la marmur. Pierwsza rozkładówka po lewej stronie. Tytuł płyty, tytuł utworów oraz długości trwania, dalej teksty. Na następnej środkowej rozkładówce są również teksty, zaś na ostatniej rozkładówce są teksty oraz wyszczególniony skład nagrywający album,
podziękowania oraz kontakt do zespołu. Wkładkę zamyka dalsza część grafiki z okładki, czyli takie nagrobki i chyba cyprysy w jesiennej tonacji. Na górze jest wyszczególnione logo Lake of Tears, a pod spodem tytuł albumu oraz tytuły utworów oraz logo Blackmark. Pudełko zamyka strona w takiej tonacji czerwonej, również a la marmurowej, i w to jest wtopione graficznie zdjęcie chłopaków, a pod nimi tytuły utworów oraz długości trwania. Powiem wam, że muzyka Lake of Tears, zespołu, z którym swego czasu korespondowałem nawet listownie, podoba się wielu osobom, które z metalem nie mają nic wspólnego. I w związku z tym może być bramą do tego jakże wspaniałego świata muzycznej sztuki. A teraz zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!